Najpierw stworzyliśmy muzykę. Jakbym mówię, to bym potraktował jako instrument. A ciebie bym bardziej wydobył. Coś takiego? Fajnie, żeby to taki stonowany charakter zachowało. Kolejnym etapem była koncepcja storyboardu. Sekwencja otwierająca film nagrana została w studiu. Rozkładamy sprzęt i już niedługo zaczynamy dźwiękować. Koncepcja polegała na nagraniu ujęć w 5 wariantach oświetlenia. Dzięki temu uzyskaliśmy kontrolę nad synchronizacją oświetlenia z muzyką płynącą w tle na etapie postprodukcji. Kozak! Ła! Ujęcia plenerowe nagrane zostały na lotnisku Motopark Łęcz. Założeniem było nagranie i osadzenie Arinery w przestrzeni 3D. Samochód w filmie na wszystkich ujęciach jest prawdziwy. W 3D stworzone zostało otoczenie Arinery, futurystyczne miasto oraz kanion. Rendering wykonany został na europejskich render farmach. Sporym wyzwaniem było nagranie ujęcia z przejściem ze studia do jazdy Arinery w fizycznie nieistniejącym futurystycznym mieście. Ujęcie początkowe zostało nagrane za pomocą kranu kamerowego. Następnie trzeba było je odwzorować w trakcie jazdy. Do tego celu użyliśmy zdalnie sterowanego śmigłowca. Aby uzyskać stabilny obraz bez znacznej utraty jakości, na pokładzie helikoptera znalazła się kamera ARRI 35 mm. Wszystkie ujęcia z helikamu zostały nagrane na taśmie światłoczułej, następnie zeskanowane do rozdzielczości 4K. Postprodukcja przebiegała następująco. Nałożyliśmy na siebie 5 wariantów oświetlenia. Wystabilizowaliśmy kadr. Następnie przeszliśmy do rotoskopingu Arinery. W celu podmiany tła wykonaliśmy match moving kamery do 3D. Kolejnym etapem była stabilizacja docelowego ujęcia. Następnie tracking, rotoscoping, morphing, animacja 3D, compositing. I tak wygląda ostateczny efekt. Na planie głównym operatorem kamery był Michał Grzelak. Za ujęcia techniczne odpowiadał Sebastian Nowicki. Dźwięk na planie nagrał Mariusz Jurczyński. Wiele prób, podejść, wszystko po to, by wykonać niepowtarzalne ujęcia. Zdjęcia trwały ponad tydzień. Dzięki pełnemu zaangażowaniu całej ekipy, praca przebiegała niemal 24 godziny na dobę. Ujęcia Arinery w tunelu nagraliśmy kamerą Red One. Jej czuła matryca Mysterium X pozwoliła na nagranie przy niskim poziomie oświetlenia. Ciekawa sprawa. Zdjęcia w czasie jazdy wykonał jeden z najlepszych steadicamowców w Polsce, Jacek Drofiak. Według koncepcji auto wjeżdża do zadymionego tunelu. Był kurz i deszcz, dodał Paweł Gałązka w postprodukcji. Ostatnie ujęcie przejazdu przez wodę nagraliśmy w slow motion kamerą Red One z prędkością 100 klatek na sekundę. Na postprodukcję zespół miał niespełna 3 tygodnie.